poniedziałek, 8 czerwca, rozpoczyna się przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie. Inwestycja zacznie się od wycinki 41 drzew w pasie drogowym. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest realizowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja jest uzasadniona ze względu na zły stan techniczny zarówno jezdni, jak i chodników. Problemem ulicy Bolesława Chrobrego jest brak miejsc postojowych. Przebudowa będzie realizowana w trzech etapach. Pierwszy dotyczy odcinka od ulicy Niepodległości do posesji nr 41. Prace potrwają około 2 miesięcy. Drugi etap dotyczy odcinka między posesjami z numerem 41 do 32. Ostatnie prace będą na odcinku od posesji nr 32 do Alei Jana Pawła II. Przebudowa obejmuje również sieć gazową, wodociągową i ogólnospławną. Szerokość jezdni będzie teraz miała 7 metrów. Przez ten zabieg, teraz jest trochę szersza, bo ma 9-10 metrów szerokości. Po stronie wschodniej pasa drogowego ulicy Chrobrego będzie możliwość budowy dodatkowych miejsc postojowych. Tych miejsc przybędzie 43. Po przebudowie przy ulicy Bolesława Chrobrego będą 123 miejsca parkingowe. Urzędnicy zwracają uwagę, że w ramach inwestycji powstaną pasy zieleni różnej szerokości. W najszerszym sięgnie 4,5 metra. Niestety nie da się uniknąć wycinki 41 drzew w pasie drogowym. Jest to właśnie związane i ze zmianą geometrii ulicy i tych miejsc postojowych, tak jest już to również związane z tym, co się pod ziemią dzieje, czyli sieciami wodociągową i gazową. Właśnie wycinka drzew będzie pierwszym etapem prac. Będzie właśnie wycinka tych drzew, dlatego chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że będzie ograniczony i możliwość przejazdu przez ulicę Chrobrego, jak i postoju, gdyż to wycinka drzew, są to prace niebezpieczne. Mieszkańcy zostali o tym poinformowani indywidualnie, pisemnie. Też instytucje, które tam są, również zostały pisemnie poinformowane o zakresie robót i terminach. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne Drogomel z Góry i Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Łączna wartość pracy wyniesie 4 864 000 zł.